Ostatni Mohikanin, ostatni samuraj, ostatni Jedi, ostatnia wieczerza. Pewnie się zgodzicie, że wszystko co jest ostatnie ma w sobie coś poetyckiego i w związku z tym Huawei Mate 40 Pro jest Janem Brzechwą smartfonów. Ildefonsem. Nie nazywajcie tak kolegów, bo to nie jest obelga. Albo jeśli nie uważaliście na polskim, tylko w tym czasie na przykład flirtowaliście z koleżankami, to inaczej. Mate 40 Pro jest waszą byłą dziewczyną, która sama zaproponowała wam spotkanie i malowała się na nim przez 3 godziny tylko po to, żebyście zobaczyli, co straciliście. Też ma obłe kształty, słodkie oczka, szybko się ładuje. No dobra, to porównanie zaszło zbyt daleko, ale to jest najbardziej wydajny smartfon z Androidem, z super ekranem, głośnikami i w ogóle wszystko jest w nim mega, hiper, ekstra, tylko że trafił do Polski głównie po to, żebyście go nie kupili. Opowiem wam smutną historię. Huawei po stracie Google zaczął rozwijać własne konkurencyjne usługi znacznie szybciej niż się spodziewałem. Nadal ze ściąganiem apek jest troszkę burdel, bo używacie do tego kilku różnych sklepów, ale nawet w tym oficjalnym App Gallery pojawiły się już prawie wszystkie aplikacje najbardziej niezbędne Polakom, czyli na przykład Żabka. No, powiem tylko, że gdyby akurat się tak bardzo nieszczęśliwie nie złożyło, że zarabiam na YouTubie, który jest częścią Google'a, to jakieś tam braki w Huawei'ach już by mi prawie w ogóle nie wadziły. No i Huawei się nie poddaje i dalej gna do przodu, bo na przykład ostatnio pokazali swoją konkurencję dla map Google. No ale najwyraźniej jakaś papla musiała zepsuć wszystkim dobrą zabawę i powiedziała prezydentowi Trumpowi, że na Huawei'ach da się już zbierać żabsy, bo się chłopak troszkę wkurzył i wytoczył cięższe działa. Mianowicie zablokował Chińczykom produkcję ich własnych procesorów Kirin. A mógł, bo firma TSMC, z którą Huawei współpracował, używała do tego amerykańskich rozwiązań. I Huawei co prawda ma we friendzone też taką rezerwową firmę, z którą współpracują, ale jeżeli chodzi o jej zaawansowanie technologiczne w porównaniu do TSMC, no to tak obrazowo TSMC w tej chwili leci na Marsa, a oni wynaleźli nierobienie kupy w majtki. Czasami. Bo nad majtkami jeszcze pracują. I chwilę przed tym, jak to nowe obostrzenie weszło w życie, swoją drogą obostrzenie słowo roku 2020, Huawei zrobił dokładnie to, co robi każdy rozsądny człowiek tuż przed dietą. Nachapał się na zapas, póki mógł. Udało im się wyprodukować jakieś 9 milionów super zaawansowanych procesorów, dla których jedyną konkurencją jest na ten moment procesor A14 z nowych iPhone'ów. Ale więcej już nie wyprodukują i nie wiadomo co dalej. I jeżeli nie jesteście Jackiem Sasinem, no to prawdopodobnie myślicie sobie teraz, że 9 milionów to jest całkiem sporo, ale w czasach swojej świetności Huawei w pół roku sprzedał 2 razy tyle samych P30. I to tylko w wersji Pro. I to tylko w jednej małej wiosce w Galii. Tak więc według mnie Mate 40 Pro jest w Polsce w bardzo małych ilościach i tylko po to, żeby spróbować wam zaimponować, żebyście zapłakali nad losem Huawei'a, który jeszcze niedawno zmieniał cały rynek smartfonów, a teraz może sobie co najwyżej wywieszeniem billboardu zmienić rynek główny w Radomiu. No ale może też właśnie sprawić, że będziecie zazdrośni. No i ten Mate czasami wręcz troszkę ściemnia, żeby zrobić większe wrażenie, ale już nawet nie jestem za to zły. Zaraz do tego wrócimy. Tak samo jak nie mam za złe, że kosztuje ponad 5000 zł, bo to jest w sumie już żadna różnica. Co prawda do zestawu są dodawane gratis moje ulubione słuchawki za 8,5 stówy, naprawdę wybitne, polecam, ale jako że gratis nie ma kuponu na, nie wiem, 4000 zł, to raczej mało kto w Polsce się na niego skusi. A Huawei go nie sprzedaje taniej, bo po pierwsze nie ma tych Mate'ów zbyt dużo, a po drugie bardzo im zależy, żebyście nadal ich kojarzyli z górną półką i bardziej z Lewandowskim niż z Brzęczkiem. Wiecie, żeby w waszej świadomości nie zeszli do pozycji producenta jakichś gówno telefoników po parę stów, za to bez Google'a. I nie chcę wam tutaj robić 37 w necie recenzji telefonu, którego i tak nie kupicie, ale żeby nam się wszystkim zrobiło przykro, bo mi po testach jest, to opowiem o kilku rzeczach, które Mate robi na najwyższym poziomie. Bo według mnie, chociaż idealny nie jest, to gdyby ten dziad, który zagrał kiedyś epizod drugiej części Kevina, się nie sfrustrował, że mu z aktorstwem nie wyszło, nie został prezydentem, to właśnie Mate 40 Pro, a nie jakiś Samsung Note, byłby dla mnie w tym roku najbardziej naturalnym konkurentem dla iPhone'a Pro Max. Swoją drogą oglądajcie i subskrybujcie mój kanał, bo chyba nie chcecie, żebym się sfrustrował i żeby później ktoś taki jak ja rządził Polską. Tak więc po pierwsze, Mate 40 ma najbardziej zagięty ekran, jaki widziałem, na którym da się normalnie pisać bez odkrywania co 30 sekund nowych, niespodziewanych powiązań między prostytucją a macią. I ten ekran wygląda pięknie, a na wyłączonym da się nawet wyświetlać jelonka. Trump, ty bezduszny frajerze, wygoniłeś ze Stanów jelonka. No i tak, no ja też widzę to tutaj brzydkie, ale ekran jest większy niż P40 Pro, czyli flagowców sprzed pół roku, a jednocześnie to jest mniejsze. A to rozpoznaje twarz mniej więcej tak jak iPhone'y, w których, tak tylko przypominam, od 2017 roku, w którym Apple wprowadziło notcha i absolutnie nic z nim nie zrobiło, ja zdążyłem wziąć ślub, 2 razy zmienić pracę, później rzucić pracę, założyć podcast, 2 razy zmienić kompa i zacząć golić plecy.
A, no i mojego kanału też wtedy nie było. Do filmowego kompletu z ekranem głośniki też są ekstra i Huawei produkuje też teraz rewelacyjne zewnętrzne głośniki i słuchawki, które z ich smartfonami współpracują równie fajnie i bezproblemowo, co iPhony z HomePodami czy tam innymi AirPodsami Pro. Po drugie, z jedynym obok A14 Bionic 5-nanometrowym chipem w smartfonie Mate działa wybitnie dobrze. No i ja wiem, że teraz to we flagowcach te różnice w pracy są no, bardzo, bardzo małe. Chyba się liczymy Note 20, ale obiektywnie ten jest po prostu najnowocześniejszy. Po trzecie, to o aparatach mówiłem troszkę w poprzednim filmie i nie powiedziałbym, że są jednoznacznie jakieś super ekstra najlepsze, jakie istnieją, ale na pewno są w tej najwyższej lidze i większość flagowców może sobie o takich pomarzyć. I w tym przypadku to znowu między innymi iPhone jest twardym konkurentem. Swoją drogą kocham czytać komentarze pod moimi filmami o Apple, bo często pod tym samym materiałem i tą samą opinią czytam zarówno, że ktoś się na mnie zawiódł i daje mi unsuba, bo jestem fanboyem i za dobrze o nich mówię, jak i że zjechałem ich od góry do dołu tylko dlatego, że mnie nie stać. Więc chyba też jestem w tych moich ocenach dosyć poetycki i pozostawiam tym najwybitniejszym jednostkom w polskim społeczeństwie spore pole do interpretacji. Po czwarte, w kwestii czasu działania i ładowania chyba nie ma rzeczy, których Huawei by nie robił. Ostatnio dosyć popularne w Realme, Oppo i OnePlusach stały się ładowarki 65-watowe, więc Huawei dowalił sobie 66-watową, tak dla świętego spokoju. Tak więc telefon ładuje się w jakieś pół godzinki. Jest też opcja aż 50-watowego ładowania indukcyjnego, ładowanie zwrotne, ja tak ładuję słuchawki, czyli kładę je sobie po prostu na pleckach telefonu, a jako że nie ma tu bateriożernych usług Google'a, to spokojnie Wam na półtorej doby bateria wystarczy. Łaby, gdybyście ten telefon kupili. A jakby dostatecznie nie imponowała Wam sama prawda, to Mate udaje też na przykład, że druga kamerka do selfie to jest szeroki kąt, w co uwierzyli nawet niektórzy recenzenci. A tak naprawdę to jest właśnie ten czujnik do rozpoznawania twarzy. Zdjęcia robi jeden aparat, po prostu da się zmienić zoom w apce, jak sobie ustawicie szerokokątne, to jest nieprzycięte. Dosyć praktyczne i ogólnie bardzo lubię szeroki kąt w aparatach do selfie, ale takie troszkę... oszukane. A, no i nakładka Huawei na Androida od dawna szła numeracją razem z Androidem, no i tutaj się chwalą na lewo i prawo, że wspaniały i piękny Emotion UI 11, ale nie dodają, że pod spodem siedzi Android 10. Nowa szpachla na starej twarzy. No dobra, może ten Mate nie jest tak super innowacyjny jak kilka starszych smartfonów Huawei, ale bez wątpienia jest jednym z najbardziej wypasionych i po prostu najlepszych telefonów, jakie istnieją. Z tym, że no, ledwo istnieje i mi troszkę przykro z tego powodu. Na koniec opowiem Wam jeszcze jedną historię, tym razem wzruszającą. Dawno, dawno temu rynek smartfonów był nudny. Jakoś myślę, że no nie trudno Wam to sobie wyobrazić. Jako że Samsung i Apple nie czuły z niczyjej strony zagrożenia, to przestało im się chcieć wprowadzać w swoich flagowcach nowości. A jak już jakaś inna firma wykminiła coś oryginalnego, no to no powiedzmy, że czekoladki o smaku mięsa również są oryginalne. No ale wtedy cały na czerwono w sumie na scenę wszedł Huawei. I tak jak inżynierowie Apple'a albo Samsunga, jak wymyślali jakąś nową funkcję, to później jeszcze kombinowali, jakby tu ją rozbić na trzy mniejsze, żeby mieć zapas nowości na półtora roku, tak ci z Huawei'a wymyślali 5 funkcji do jednego modelu, a wprowadzali w nim 10. Tryby sztucznej inteligencji w aparacie, nocna fotografia, obiektywy z zoomem, bezpieczne rozpoznawanie twarzy, co jakby akurat podwalili z Apple'a, no ale w Androidzie wcześniej tego nie było, super szybkie ładowanie, ładowanie zwrotne, no zawsze jak robili nowy model, to było się czym jarać. A taki Huawei P30 Pro, który ma już na karku półtora roku, to jest na ludzkie 188, nadal trzyma się świetnie i jakoś specjalnie nie odbiega od mnóstwa telefonów, które wyszły 2 tygodnie temu, to jest na ludzkie 186. I moim zdaniem popchnęli cały rynek do przodu, tak więc no tak udało się Mate'owi. Jest mi teraz smutno, bo to jest koniec pewnej epoki. Chociaż ten zwrot pewnie nie zrobił na Was jakiegoś wielkiego wrażenia, bo właśnie to wpisałem w Google'a i się okazało, że w zeszłym tygodniu skończyło się 58 epok od kariery piłkarskiej Sławka Peszki po urodziny Kim Kardashian. Teraz Huawei dłubie sobie laptopy, smartwatche, głośniczki, słuchawki, to wszystko jest raczej dobre i to jest ogólnie super ekosystem, który świetnie działa, ale brakuje w nim flagowego telefonu w środku. To znaczy teraz troszkę brakuje, a niedługo będzie brakowało całkiem. No chyba, że coś wymyślą, ale najlepszą alternatywą byłby Qualcomm, który jest amerykański, więc też im raczej powie, że no daj to był chiński sprzedawca jaj. Zakończyliśmy wybitną poezją, tak więc tymczasem również poetycko chylę czoła i mam nadzieję, że ostatni Mate nie będzie jednak ostatnim, no ale w tych niepewnych czasach możemy być pewni tylko tego, że zostawicie mi subskrypcję, jeżeli nie chcecie, żeby ominęły Was kolejne pasjonujące technologiczne opowieści i że nowe odcinki podcastu, które prowadzę z Nieantyfanem, będą w każdą środę i w każdą niedzielę. I że zaraz powiem dzięki za oglądanie, a później powiem do zobaczenia.
Znaczy, no już powiedziałem, uznajmy, że to się liczyło.